Okej, no to ten artykuł przeczytany z ostrzeżeniem, a teraz jedziemy z tematem i zobaczymy, co się dzieje. To już jest ogarnięte i sprawdzamy, co tu się dzieje. To tak, regiony występowania plam słonecznych. Dalej nas interesuje region 3615. Powtarzam, 3615. Jakby ktoś nie wiedział, to jest ten region z plamami słonecznymi, który jeżeli teraz wybuchnie, to będziemy mieli tutaj niezły cyrk. I to dosłownie. Region 3615 cały czas się świeci na czerwono. Liczba plam 63. Rozbłyski słoneczne na całej tarczy słońca. Aktywność skacze. Najbliżej M była o 12.09 czasu polskiego. Teraz jest klasa C1.71 i było to o 13.47. Ale najwyższa wartość z maksimum ostatnich 24 godzin M4.47. Dziury koronalne północny i południowo zachodni biegun słońca. Koronalny wyrzut masy. Jak na razie nie widzę, żeby coś było. Przepływ protonów. S1. Słaba burza promieniowania kosmicznego. Dobrze. No dobrze, ale zerknijmy sobie, jak tam aktywność zorzowa. KP4. Ale minus. Jest ostrzeżenie. Prędkość. Wiatr słoneczny. Prędkość 778.8 km na sekundę. Gęstość 4.14 protonów na centymetr sześcienny. Interferometry magnetic field. 6.70 nanotesli. BZ 2.4.49 nanotesli północny. Dobrze, że północny. Jakby był południowy, bylibyśmy w dupie. I to dosłownie. No, nie jest aż tak, jak powinno być. Zakłócenia burza, czas, indeks. Średni burzy. Nie jest tragicznie jeszcze. Magnetometry. No, skacze pole. Skacze pole. Powiem wam szczerze. Faza księżyca. Dobra. I wracamy do naszej aktywności słonecznej. Bo nas interesuje filmidło, jak zwykle. Tak, lubimy oglądać filmidło. No, bo obejrzymy sobie z jakiejś tam odległości dużej. No i co, to się zaczęło ładować? Poczekajcie, bo czegoś nie rozumiem. No, Soho. Co tu się odwaliło? No tak. O, teraz zadziałało. Dwudziesty czwarty. Widać potężne eksplozje. Jest piękny wybuch. 25. 4.18 się zakończyło. Dobrze. Zobaczmy tego teraz z bliższej odległości. Tak, ta biała obwódka to jest Słońce, jakby ktoś nie wiedział. Pewno później będzie najnowszy, ale to już widzicie, co jest grane. No nieźle się zapowiada. Dobra, okej, trzymajcie się, na razie.